get this done. Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Scorpio i... Zatis, siemanko wam wszystkim. I witam was w 5 odcinku kooperacyjnym z Assassin's Creed Unity. Wczoraj żeśmy trochę pobiegali, żebyśmy nabrali tego klimatu już takiego 100%owego. Wyrąbane na tego przestępcy, chyba że ty pójdziesz jeszcze, zanim zaczniemy tą misję. A kurwa, to jest mój pierwszy film na tym kanale, więc... No, to pokaż klasę. O, i ładnie. Ci jeszcze złodziej. No to, ja się już nim zajmę. Ty tam możesz się postrzelać. Kurwa, ale mogę za. Te misje ostatnie, które robiliśmy, nie były dla ciebie jakieś, nie wiem, przynudzające albo za łatwe? Nie. Zobaczymy, jak sprostamy tej misji poziomu trzeciego. No to jadę. Okej, to czekaj się, tylko przybliżę. Ja on zacząłem, możesz teraz skoczyć do kaptura albo do kieszeni. No, nagle się pogoda zmieniła. Zobaczymy, jak będzie ciężko. The Saint Germain de Pré Abbey, pretty swanky. This was founded in the 6th century, which means it existed centuries before France was even a thing. Of course, once the revolution happened, churches weren't super popular, so the abbey was ransacked and turned into a warehouse. The Templars took advantage of this and stole some valuable artifacts. You need to get them back. Takiego, nie wiem, zyskamy. Ale ja nie byłem taki podekscytowany tą misją, ale dobra. Czekaj, gdzie ty biegasz? A, tam jest kisianko. Tylko sianko, no. Na mierzące, ale jakieś... Ty wiesz, że mamy połączone z Rogodła teraz? A. Nie zauważyłeś? Aha, kupiłeś tego skilla? No. To git. No wiem, że git. Widzisz, ja mam łeb do interesów. Dobra, dwóch tu, jeden tu, jeden tu, jeden tu. No i gites. Już wiadomo, kogo pierwszego zabijemy? Nie. A, musisz go zostawić? Nie. Myślę. Mam pomysła. Czekaj. Za osłoną ci nie widać. Specjalnie poczekałem, żeby się schować za jakiś murek, o. Genialnie. Dwóch jest na dole. Jednego by się tu przydało pozbyć, bo tu jeszcze jeden łaził. To tam jest. Może z mojego cichacza. O, jest. Dwóch. To chodź tu. No widzisz. Bites. Chcę wezmę to jak złoto. No mogłeś, chciałem go właśnie sobie dobić. Nie, kurwa! Przewidziałem. Wsiadził mnie, nie ma mnie, no. Nie, no to chyba możemy bez problemu tak zdjąć. Koniec zabawy. Czekaj, jeszcze jeden. O, no tu. Czekaj, jeden tu idzie. Czekaj, ten dzwonek zdejmę. Dobra, jest gites. I will kill you!
Za tego, co idzie pod dzwon. No nie wierzę, że on jest dio z tego pistoleta, no. Widziałem, że mnie nigdy podniesie. Halo. Przynajmniej mi zresetowałeś teraz trochę. A, fajnie. Mogę tak co chwilę, tylko nie wiem, czy mi się to teraz uda na przykład. No musisz mnie podnieść, żebym ja tego chuja zajebał z tym dzwonem. Tego dzwonem załad, bo tak to będą ci nieskończoność przychodzić. No widzisz, jest, no musisz... Jest. Albo nie. Czekaj, podejdę zaraz do ciebie. Trzeba było bombę dymną rzucić, byś mnie podniósł. Fajnie, w samą porę pomyślałeś o tym. Mhm. Oni nie przewidzieli, że będzie tak ciężko. Ale mogłeś rzucić bombę dymną przecież. Powtarzamy, tylko tym razem dam tego od tyłu weźmie się chuj. Próbuję jedno miejsce zdjąć i zniszczyć ten dzwon, a ja to drugie. Gdyśmy się tak męczyli. Znaczy ja z nim się męczyłem bardziej. Ty też. No kurde, Arno, złoś. Dobra. Oho. O, trochę ich jest. Nie, chyba żebym rzucił bombę dymną teraz. Nie, czekaj, tu jest przejście. Aha, można ich minąć, więc. Nie wiem, jak to było. Jak to było, że ten dołu, bo zapomniałem. Nie mam sprint i... Kurwa mać. Sprint i swobodny duch w dół. No. Te! Pierwszego se zaklepałem.
Widzisz ich? Widzę ich sporo. Przez nich przejść. Ja mam pomysł. No nie, jakim cudem mnie przez ten dym akurat trafił, no. Ten ze strzelbą jest mój, jak mnie podniesie już, kurwa, go zajebie. Zajebie go, no chyba zajebie. Jebany farm, zajeb go tego kurwa gnoja. Ale nie powiesz tam z tego skurwa z pistoletem zdajmy, nie? Więc patrz, kurwa, śmieć ginie. Kutas. Interakcja. Interakcja. Ze skrzynką. Ho, 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 kurwa. Heheszki. Areo. Areo. Ja jak ten był zbugowany, szkoda, że się go nie widział. Jeb, patrz, widziałeś jak się spryskał, jak ketchup, kurwa. Aaaa, kurwa. Pudliszki w chuj. A, tutaj zamknięty. Otworzyć, czy idziemy tym samym przejściem? Tak, ja tu skrzynkę znalazłem. Tak. A, to fajnie. Też sobie ogarnę. Nagrody będzie na pewno mniej premiowej. Ale myślałem, że to będzie jakaś misja taka dłuższa, a to się okazało jednak, że nagroda. To są słodki. Już tam idę. Kurwa, kusi mnie. Dlaczego? Do tego, żeby go zajebać mnie. To bardzo długo stał. Chciałeś na emeryturę, to, a na emeryturę tego załatwiłem szybciej, nie? O, to ładne. Bo musi iść przynajmniej. Aż tak dużo nie straciliśmy. Oceń, wspomnienie, nie kontynuuj. Yeah. Moja zasrana mapa. Przeprowadzka Mirabeau. Najwyższy poziom trudności. Już. Czekaj. A, nie zdążyłem już zabrać. Stary, to jest najwyższy poziom trudności. Ryzykujemy, dobra. Uj. Jak to niby miało być trudne, cośmy teraz grali, no to... Za pierwszym razem po prostu i no weszliśmy za bardzo w fight. No tak, jak mogliśmy wcześniej do... Ja po prostu jestem przecież niewidzialny, to ja też głupek powinienem grać po cichu. O, fajny intro się zaczyna. This mob is after a dead man. Mirabeau, let's treat her! Mirabeau.
fallen leader of the Republic. A to nie jest misja z traileru? Nie wiem. Negotiating with the king was a dangerous play. No, but tak się wydaje. He paid for it with his life and was given a proper assassin burial. His remains were placed in the sacred pantheon until Robespierre exposed his collusion with the king. Now these fanatics want him removed. I want every door, ledge, and entrance covered. Nobody gets in. If the mob gets Mirabeau's relics, the secrecy of the Brotherhood is at risk. Beat them to it and move Mirabeau's relics to a safe location. No to zrobimy. To dawaj, chodź. Tutaj mamy trochę więcej czasu na domysłów. No. Mamy tłum, jest trochę lepszy tego. The secret crypt is hidden in the Pantheon's lower levels. Get inside and take a look around. Tak, tylko żeby to zrobić musielibyśmy... Wiesz co? Musielibyśmy mieć skilla przebrania. Trzeba wybić tego z pistoletem tam, widzisz go? Strzelca? Tak, zdejmij go po cichu tam. Ze tego strzelającego tylko muszę. Już czekaj te. Moment. Tak żeby nie było żadnych podejrzeń. No jak jesteś w tłumie, to się nawet nie kapną. No byłem w tłumie. No i teraz ja sobie idę bez problemu. Widzisz? Aha. Taktyka. Hehe. No, ale mamy zrobić, okej, okay. Dobra. Ja muszę dostać tam do środka. Jest punkt tego umiejętności. Chyba na dachu jest. Obstaję, ale... A chyba, że jest jakieś piętro. Jeszcze. Mnie trafił jebany. The Templars and their thugs must be crawling all over the place looking for Mirabeau's secret crypt. Podnoszę. Dobra. Kurwa, nie mam amunicji. Dobra. Nieźle z tymi punktami umiejętności. Jak to zgarnąć wszystko? Na góry na pewno trzeba też. Nie tak. Jak nie inaczej. No mówiłem, jest u góry. Okej. Jeden jest na pewno pod ziemią. Bardziej. Okej, nic. Jest pięć takich. O! Będzie trochę zbierania.
pod ziemię, czyli musimy iść prosto, zejść na dół, na sam dół i zejść chyba prosto trzeba iść. Czekaj, go zdejmę. A on idzie w moją stronę. Nie, idzie w moją. Wiem, że idzie w moją. Nie, wszedł w moją, to jest najlepsze. Bo ty masz krzywe okulary. Wow. Widzisz? Teraz widzisz, nie? No bo dostałeś moją okulary, widzisz? Taka cię... Teraz rozumiałeś już? No. Nie, za dużo ich tu nie jest. Znajdź ukryte symbole, aby rozwikłać zagadkę. Hoho. Nie wiem co tu się takiego stało, nie? Myśmy ich same z ostrze wybili, nie? Nie pytam. Aby rozwikłać zagadkę. No. O kurde. To trzeba otworzyć, żeby mieć kluczyk. A ja jestem słaby w otwieraniu zamku. Jezu, to nie na mój poziom te. Za szybko zapierdziela. Weź ty to zrób. Chociaż punkty umiejętności to nie marudź. No właśnie, no to nie marudź. Ja jestem na dole, jak chcesz, nie? No to jak widzisz, to chodź. Za szybko to biegnie, nie? Ostatni wytrych. Jest, udało się. Przynajmniej jeden punkt mamy. Dobra, chodź. Lepszy. Ten jest u góry. Ale tu jeszcze spróbuję otworzyć, ale wystarczy. O co chodzi z tymi symbolami teraz? A my dostaliśmy jakiś zagadek do bazy danych? Wy jakoś to ogarnę. No mamy. Koło. No tu właśnie jakieś koło się kręci i tu są jakieś symbole. Teraz trzeba te symbole chyba jakoś ułożyć w konkretnej kolejności. A, wzory. Czyli pierwszy wzór to będzie koło te, takie chyba.
kurde. Jak ja mam ich rozwikłać tą zagadkę, jak to jest? Tu jest jakiś... bo tu jest jeden... To jest nóż taki jakby. Nóż, czyli mamy zaświecone już. A jest, faktycznie. Widać. O, jest, kolejne. O, to ostatnie już chyba nie powinny sprawić większego problemu. To już nic nie trzeba kręcić. Nie wiem. Znowu jakieś drzwi. A to już było. O, jest. Three symbols, three rings. I'm sensing a pattern here. Na początku się wydawało hardcore, ale... Ups. Na szczęście myśmy to zrobili. Nie wiem, czy nie chodzi to o to, że... Each one of those rings must spin. Wszystkie te trzy muszą być w pionie. Rotate the rings using the pedestals, so the symbols you found point towards the crypt. Nie, ten był dobrze, co ty kurwa robisz te? Dobra. Co ty? Stary, no. Utrudnia mi robota. Jak wiesz jak to zrobić, to próbuj. No nie próbuj, bo ja dobrze wiem jak to zrobić. Tyś niepotrzebnie musiał to akurat ten ruszać tą kolumnę. Patrz, no i po co żeś to ruszył, się pytam? Dobra, wiesz doskonale, to rób sam. No stary, już było tu w pionie naprzeciwko mnie, nie widziałeś? No to było w pionie, no. Jak nie chodzi o w pionie, to chodzi, żeby każdy był od swojej strony. I co? Mówiłem, że tak miało być. Z czego się śmiesz? Bo pierwszy byłem. A jeszcze jebłem o pomnik po drodze. No, przebili się. The cavalry has arrived. Looks like you're gonna have to sneak past the whole National Guard. Może sobie uciekajmy, bo walka nie ma sensu. O, już za późno. Podnieś! A cię, ofiku. Nie łuwij się, stary, bo zaraz padnę. No i jest Gitas, nie? Teraz otworzyć te drzwi musisz. Ja tu ich spróbuję... Kurwa mać. Oni tam jeszcze są. A na pewno musimy iść tędy? A, bo to jest pochodnia, która otworzy, tak?
Przez tą kratę ich nie zdajemy. A, w ogóle nie mam amunicji. Pewnie na długo się roześli. Mówiłem? O, pana już było tego ucisku. A, dwóch graczy zbiegło, nawet masz teraz napis, nie? Musi zbiegnąć dwóch wszystkich, nie? Główny hol. O, to było dobre. A wszystko by było fajnie, jakbym ogarnął tą zagadkę. No ja już wiedziałem, jak o co chodzi tej zagadce, a gdzieś muszę jeszcze poruszać tym swoim, nie? No, jeszcze trzech nam brakowało, ale to ze względu na to, że już miałem mało wytrybów. Dobra, to ja się może będę powoli... Czekaj. A. To ja się będę powoli może żegnał, chyba że ty jeszcze chcesz coś robić. Nie, możemy skończyć, jak już ta misja cię jakoś... No były dwie misje, było gitos. No, z tego pierwsza była bardziej uproszczona, ta taka moc bardziej wyzywająca. Z tego ja byłem ofensywnym tankiem, gdzie musiałem przez 3 minuty się użerać jakimiś opancerzonymi gównami, a ty już tam czyniłeś swoje. No. To ja się... No. To możemy już skończyć. Dobra, to ja się będę powoli z wami żegnał. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek i pierwszy film na moim kanale się wam podobał. Subskrybujcie, łapki w górę. Cześć. Teraz ty się na swoim. Siema. Jedność.